pięknej bryczce, asyście dwóch koni, starosta i starościna tegorocznych dożynek, małżeństwo, pani Natalia i Łukasz Lesiak. Witamy starostów wraz z dziećmi. Praca rolnika na ogół nie należy do tych łatwych, a ten rok pokazał to dobitnie. Pogoda była taka, że wtedy, kiedy rolnicy chcieli, żeby padało trochę deszczu, czyli na wiosnę, no to był skwar z nieba. Wtedy, kiedy chcieliśmy, żeby było trochę słońca, żeby mogli zebrać te swoje plony, no to wtedy niestety lało. Ale pomimo tego, pomimo tych wszystkich trudności, dzisiaj udało się i wspólnie z rolnikami świętujemy. Świętujemy zakończone żniwa. Taką mamy ten symboliczny dzisiaj bochen chleba, który właśnie jest symbolem dostatku i obfitości. I z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim rolnikom z terenu gminy Dygowo bardzo serdecznie dziękuję. Życzę, aby kolejne lata waszej pracy były upływały wam w dobrym zdrowiu, żebyście zawsze mogli liczyć na pogodę, żeby te plony były zawsze obfite i niech wasza praca zawsze będzie należycie doceniana i wynagradzana. Wszystkiego dobrego i za ten rok waszej pracy bardzo serdecznie dziękuję. Przyjmijcie, gospodarze, ten bochen chleba upieczony ze zbóż z naszych pól. Szanujcie go i gospodarujcie tak, aby nikomu nie zabrakło. Będziemy sprawiedliwie dzielili tym chlebem tak, aby nigdy nikomu nam go nie zabrakło. I miejsce pierwsze, koło gospodyń wiejskich, Dąbrówki z Gębogardu, zapraszamy. Przypomnę, właśnie Dąbrówki przygotowały szpetle kluski kładzione z polędwiczką i kurkami, ale babki z Wrzosowa to były knedle, kluska ze śliwką, piotrowiczanki z Piotrowicz, kluska szara, ziemniaczana, kluska pusta, plustak, skwarki z chudego boczku. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim kołom gospodyń wiejskich. Ja powiem osobiście, że mi najbardziej wszystkie smakowały. I mam nadzieję, że zaraz znowu się spotkamy w konkursie kulinarnym. Dziękujemy, że jesteście z nami na naszych gminnych imprezach.
wszystkie tak naprawdę jesteście wygrane. Miejsce pierwsze w turnieju rekreacyjnym w Sołek, Zbigowo, 2 września 2023 podczas dożyny uzyskała ekipa z Kłopotowa. Także szanowni państwo, raz jeszcze bardzo, ale to naprawdę bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim mieszkańcom, którzy poświęcili czas i przygotowali te piękne wieńce. I te wieńce wszystkie są tak piękne, że tutaj wspólnie z panią dyrektor postanowiliśmy skorzystać z takiej furtki, która jest w regulaminie. I tu ja trochę, nie wiem, powiem, biorę winę na siebie, ale podjąłem taką decyzję, że wszystkie 4 wieńce ex aequo zajmują pierwsze miejsce. Każda drużyna otrzyma po 2000 zł, 800 zł z banku i 1200 z gminy. Wielkie brawa, kochani! Jakie piękne zdziwienie w oczach tutaj na scenie, proszę państwa.